Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shido, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. I kochani, osobiście jestem w tej chwili po, że tak powiem, może nie maratonie, ale no po rozgrywce z Mage Seekera. I powiem wam osobiście, naprawdę osobiście wam powiem, że mimo iż ta gra ma znacznie gorsze opinie i recenzje, 100 razy bardziej chce mi się do niej wracać niż do Mage Seekera. Naprawdę, mimo już Moonlightera rozegrałem i bardzo mi się podobał, ale po prostu już dzisiaj nie miałem do niej siły. Tak głupie rzeczy, które są wprowadzone w tym Mage Seekerze, to po prostu woła o pomstę do nieba. Naprawdę mi się tak to nie podobało. Naprawdę nie mam nic do osób homoseksualnych i tak dalej, no ale wciskanie na siłę takich rzeczy do gier i to jeszcze nawet bodajże to ma PEGI 12, tam nie powinno być żadnych takich właśnie romansów i z tych rzeczy, a no nie wiem, nazwijcie mnie homofobem, ale no mi się to nie podobało. Dobra, ale na szczęście tutaj jesteśmy pozbawieni całkowicie jakiegokolwiek seksualizmu postaci, więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Nie mam żadnych żon, mężów, mamy tylko i wyłącznie pigliny, które atakują nasz świat. I te pigliny trzeba pokonać. Zbieramy sobie oczywiście przy okazji jeszcze te diamenty, bo diamenty chyba były do szkieletów, sobie co pamiętam. Co tam jest na dole? Chyba nic. Gdzie jesteśmy? Teraz kierujemy się na południe, a chciałem na zachód. I mamy tutaj chyba jakiś... A, bo za pigliny? Przecież nas nie było. Byliśmy. Nie przypominam sobie, żeśmy tu byli. Byliśmy. Ej, kurczę, naprawdę sobie nie przypominam tej bazy. Ona jest dosyć daleko. Ale dobra, nie ma to nie ma. Po co drążyć temat? Zobaczcie nawet, że nie ma tutaj żadnych naszych zabudowań. Nie się mostów czy czegokolwiek. Chyba, że się mylę. Nie, no nie widać. No to bardzo ciekawe. Zniszczona baza. Tam istnieje. Ale mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza w żaden sposób. No właśnie. I tak. Myślałem, że może będzie jakiś update, jeżeli chodzi o ten pathfinding i tak dalej, ale niestety widzę, że Mojangowik się nie spieszy w żaden sposób. Znaczy wiecie, to nie są na tyle irytujące rzeczy, żeby się na tą grę obrażać. Nie tak jak w Mage Seekerze na przykład. Ja wiem, że dzisiaj będę do niego wracał, ale tak mi użyli. Wielkodziób. Tutaj jest wielkodziób. Zmień wierzchowca. Te duże dzioby majestatycznie szybują z dowolnej wysokości, co zapewnia ci przewagę nad piglinami poniżej. Kolejny mount. Aczkolwiek, czy ja bym chciał takiego mounta? Nie. Dawaj mi Tigera, łódca. To jest Tiger. Eye of the Tiger. Dobra, czy nam się opłaca iść tam jeszcze bardziej na wschód? Nie wiem. Nie wiem, czy nie wolałbym raczej na północ, ale... Zaraz zobaczymy. Tam chyba nic już nie ma. Tam już chyba nic nie ma. No chyba nie. O, grzybki. Grzybki się przydadzą do szybszej eksploracji tych gór. No i faktycznie tu wielkodzioby by się przydały. Hop. Dobra, tu nic nie ma. O, czekajcie, bo coś...
Jakby mi coś się pokazało? To tu bardziej, jest jakaś skrzynia. A jednak coś było. 106 pryzmarynu. No i fajno. I bardzo fajno. To jakiś profit. Zodiaksy. Których nawet jeszcze nie mamy full. Znaczy, jedyne do czego mógłbym się przyczepić jako gracz Minecrafta. Ale jednak gracz Minecrafta. To to, że są tutaj bardzo pomylone te rzeczy. W sensie, no wiecie, że na przykład, nie wiem, diament występuje w górach i tak dalej, i tak dalej. To chyba tylko do tego mógłbym się naprawdę przyczepić. Wow, wszystko nam zdechło! Ej! Nie róbcie sobie żartów. To nasza horda poszła się walić. No nie, no wiedziałem, że ta przeprawa przez góry będzie dla nas ciężarna. Ciężarna to może być kobieta. Będzie dla nas ciężarem. Ale nie wiem, że aż tak. I jak ja tam teraz wejdę? No właśnie, na przykład tu bym chciał sobie zebrać to i nie mogę. A, bo mam full, dlatego nie mogę. To dlatego, że Shira jest głupi czasem. To jest chyba góra zombie. Góra wielkich zombie. Weź to teraz pozbieraj. Łomatko. Jak to się zdarzyło, nie wiem. No, wszyscy? Chyba wszyscy. Na mi większość. No, przynajmniej większość. Trzeba jak najszybciej udać się w dół, bo te przeprawy po górach wcale nie są dla nas bezpieczne, jak widać. Ja już tylko patrzę, jak tam ta 36 będzie się zmieniać na mniejsze liczby. Jezu, już myślałem, że się nie zahaczył, biedny. Widzę, że na takie wyprawy to najlepiej solo chodzić. Wow. Patrzę, zmień wierzchowca non stop. Dobra, tam mamy coś kolejnego. Nie wiem, czy nie kolejny golem. Białe bloki diorytu na powierzchni to dziwny widok. Zerknij, chyba wiem, co znajdziesz. Bez tego starego pomocnika nadziemie byłoby dziś o wiele mniej przyjazne. Chyba potrzebują pomocy. 100 złota, 125 węgla. Nie mamy węgla. Jest tu gdzieś miejsce, gdzie znajdziemy węgiel? Tutaj, koło creeperów. Dobra, to myślę, że sobie przejdziemy oczywiście tam na bardziej tak północny zachód, wschód, przepraszam. Zbierzemy sobie węgiel i jeszcze w tym odcinku sobie ogarniemy tego potopiona. Tylko tak. Kolejny problem jest taki, że przydałoby się też te creepery uwolnić od jarzma piglinów. My jesteśmy niedaleko. Tylko, no właśnie, to jest słabe, że nie możemy się teleportować do... po niektórych wiosek. Znaczy wiosek, baz. Typu właśnie zombie, szkielety, etc, etc. Dobra. Żółwi ninja. To my szukamy bardziej węgla. Myślę, że widzę tam jedną ze starych wież mocy po myślunku. Po myślunku. Oj, oj, oj. Dobra, bierzemy cię. Osadnicy używali kiedyś tych wież do wzywania Allajów na pomoc. Brzmienie tego dzwonu jest najsłodszym dźwiękiem, jaki usłyszysz w życiu.
Najwyraźniej nie mamy tego samego gustu muzycznego. Nie wszyscy się z tobą zgadzają. Dobra, ale ja bym sobie to zebrał. Dziękuję. Więc teraz tak, mamy jeszcze posterunki po tej stronie, ale zobaczcie, tak dziwnie to jest rozłożone. Tutaj w ogóle nie ma żadnych baz. Tutaj jest większość tych baz. Straszna lipa. Straszna lipa. Blokowano wieżę ogłuszającą. Fajno, fajno. Tego golemem sobie jeszcze wziął, no. Jak ten golem kusi. Tak mnie ten golem kusi. Tutaj problemem jest to, że nie mamy węgla. Węgiel jest jeszcze wyżej. Au, 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 chemia, 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 chemia. Zbieramy was. Ja to słyszę jeszcze raz tą wieżę? Tak, tam jest ta wieża. No to chodź do mnie. Co wymaga 100 złota? Aj, węgla! To dużo wyjaśnia. To dużo wyjaśnia. Dobra, ale wiem gdzie ona jest, więc spoko. Tam są creepersony. Jest węgiel, jest węgielek, dobra. Byśmy uratowani. To jest skrzynka? Wybrano jednego aleja budowniczego. Wolałbym zbieracza. Tam są creepersony. No dobra, skoro już tu jesteśmy, dawajcie. Żyliśmy na tym świecie bez okrucieństwa, a teraz wszyscy cierpią. To się musi skończyć. To się porobało. Go, 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 go. Wszystkie do mnie. Ciebie to się trzeba pozbyć. Szybciej, o Jezu, jak mam mało HP, mało HP, mało HP, mało HP, mało HP. Chodźcie się, tylko zbędziemy. I teraz możemy się już z nimi ciarać. Chyba chemia creeperów nawet. To by tak nie wpadamy na stół. Gincie. Au, 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 au. Który jest taki mądry? Au, 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 au. A możemy zrobić w ten sposób, że będziemy zabijać małych? To jest ten sposób. Nawet lepszy. Bo jest dwa serca. Creepery, otwieram was. Walczcie o swoją bazę. Dobry początek. Teraz pomogą ci uwolnić resztę. Co ty kurde nie powiesz? Jak one mnie irytują. No, już atakowany byłeś. Serio?
Walić go na pyrkę. Creepery uratowane. Kabum! Udało się! Dzięki tobie, creepery po raz kolejny wykazały się odwagą. Teraz skończ z tym portalem i pomóż im odzyskać dom. No to zaraz, no to tego się trzeba pozbyć. Nie wiem, czy jak one nie wybuchną, to i nam krzywdy nie zrobią. Jest tu czterech. To creepery w sumie. Dobra, idziemy na portal. Portal jest w stronę... tą? Tą. I tam coś jest. Jakbyście kurde pozdychały za srańce wybuchowe, no. Dobra, z buta wjeżdżam. Jeszcze tego za srańce trzeba zabić. Wbijamy. Creepery wybuchać. Mamy po kolei. Wow! O, skąd was tyle tu się z tyłu wzięło? Halo, 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 halo. Dalej. Bierze. Bo jak oni nam dupsko zrobią, to będzie problem. Kolejne. Tu jest coś mi zostało. Hell no. A, tu jeszcze was mamy. Chodźcie, 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 przyjaciele, chodźcie. Wszystkie wieże walimy. Się nachapiemy tym razem tego pryzmarynu. Kolejny. Jest coraz więcej tutaj. O, 2,5 serca. Nie jest dobrze. Czekamy stąd. Bronić mnie, gałgany. Musimy z drugiej strony tam przejść. Na przykład ten. Dobra,
ciebie radę, czy nie dać rady? Uuu, jak to walnęło teraz. Jak to pięknie walnęło. No zniszczy, to zniszczy. Wipery. Czy to? Stoner. Priorytet Stoner. Uciekamy, 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 uciekamy. Wszystko nie Stoner. Wy kurde co? Atakować pytam. Mi się wydawało, że zgubiłem golema, nie wiedziałem gdzie. Walcie tam. Kurde. Wchodzimy tu, walimy portal. Nie wiem, czy to się opłaca w tej chwili, ale chyba się opłaca. O, dwa serca. Robi się troszkę niebezpiecznie. Srańcu jeden zakichany, parszywy, dwa serca. Pół serca, pół serca, pół serca, pół serca, pół serca, spalę się. Zginę. Nie zginąłem? Chyba przeżyłem. El Prismarino. No nie, jak chcę Prismarin zbierać. Nasz bohater i Creepery pokazały swoją siłę oraz wspólną wolę. Ten płomień upamiętni powstałą dziś pięść. Dobra, dajcie mi Prismarin zbierać. Lepiej wysadzić ścianę, niż uderzyć w nią głową. A dzięki waszemu wspólnemu zwycięstwu możecie teraz wzywać Creepery. Bez względu na to, dokąd zaprowadzi was ta bitwa. Dobra, chyba większości zebrałem. Prawie 400 pryzmarynu. I znów możemy na coś sobie powydawać to wszystko. 32 zostało. No niedużo mi tych zombie zostało. Niedużo. Niedużo, niedużo. Wieża ogłuszająca. To tak, ja bym się tu rozejrzał. Po prostu nie idę. W sumie to jest obojętne. Bo i tak potrzebuję węgla z tego biomu. Podlandy? Podlandy. Tam widzę skrzynkę. Tam zeszliśmy? No zury, serio. Skarpetki na urodziny. W ogóle zauważyłem, że jak już odblokujemy danego mounta. Na zury. Jak odblokujemy danego mounta, to potem on już występuje normalnie w świecie.
Pokazuje do skrzyni. Tam lazuryt paskudny. O, jest węgiel. Dupę se wsać, no. 50, dobra. Mamy tyle, ile chciałem. Au. Jezus, ma jakiegoś aima. Utrafiłem. Dobra, idziemy teraz... nie tu, a idziemy teraz tu. Ja chcę zobaczyć, jaki to będzie teraz ragolem z diorytu. Skieda mnie. Znów czegoś głupiego nie kliknął. El pragolemy z diorytu. Bum. Nawet tej wieży nie będę na razie brał, bo nie jestem pewien, czy mi starczy tego węgla. Więc najpierw sobie polecimy tam. Węgla to mi na pewno nie starczy. Nie, tu trzeba. Dużo na pewno. Nie ma czasu, trzeba lecieć po golema. Golem ważniejszy. Wiesz, to ja w ogóle nie używam. Czuję jak Super Mario. Hop. Hop. Serio, Super Mario. Tam jest kolejna wieża. Nie, to mi związka. Tu jest chyba wieża. Tak, nie. Czekaj, chyba że tu gdzieś jest ta wieża, tylko jej nie widzę. Jedynie coś tu jest. W tym miejscu, a tu może była, to jest bug chyba. To musiał być definitywnie bug. Dobra, daleko to było stąd? Chyba daleko. No dobra, tutaj tu luz. Tutaj przejdziemy jako tako. Kolejne diaksy. Hop. Dobra, tu jest to spawnowisko golema. Golem z diorytu, masz nowego przyjaciela. Ja wziąłem chickena. Tak, wziąłem kurczaka. Udało ci się zbudzić pragolema z diorytu. To przyjaciel, który stworzy dla ciebie jeszcze więcej przyjaciół. Wkrótce przekonasz się, co mamy na myśli. Szczęścia w przygodach. Ciekawe, ciekawe. Co ten dioryt robi? Pokaż jak walczysz. Golem jest diorytu. Ale już się kręcisz. Nie, borsu. Jak inwazja to mnie tyle obchodzi, co... Dobra, obchodzi, bo jesteśmy blisko. No was tu nie powinno być. Heal.
Nawet na was uwagi nie zwracam, a wy mnie atakujecie. Dobra, chcieliśmy iść właśnie tu. Tu chcieliśmy iść? W sumie możemy bastion zacząć atakować za chwilę. Wow. To było bolesne, nie powiem, że nie. To już nie powinno być, jest dzień, halo. Co to za sztuczki? To jest świniaczek jeszcze. Nawet dwa. O, kolejna wieża. Coś nowego. Wieża mrozu, niestety. Ale wiecie co? Jesteśmy blisko w sumie. Blisko tej nowej wioski. Moglibyśmy sobie jakieś ulepszenie zrobić. Obuć pragolemy, sztandar większy. Jakie mamy ulepszenia w tej chwili? Perska stolarka. Nie czuję jakoś tego. 4 płomienie, 10 płomieni. Za 400. No nie mamy złota? O kurde, z całego złota się przytykaliśmy. Niedobrze. Ej, no to my nie mamy co ulepszyć nawet w tej chwili. No chyba, że węgiel na przykład zebrali. Ja to chciałem, to chciałem. Tak, węgla mamy bardzo mało, a widać, że on jest potrzebny co chwilę. Ej, to było potwało. A żeby zrobić się na przykład studnie. Wybuchownia, bęben wojenny. Kamieniarz, płotka lodowa, wieża ochronna, punkt obserwacyjny. Gdzieś tu była studnia. Tu jest studnia. 50 tylko potrzeba i to nie jest źle. Ja bym zrobił tak. Mamy 100-300 teraz, tak? Jeszcze nie mamy żelaza tylko. Żelaza też mamy 300. Dobra, to na razie to zostawmy. Na razie sobie zostawmy to tak jak jest. Lecimy tu. Ogarniemy sobie skrzynki. Where jest skrzynia? Tu jest skrzynia. Wow. No trochę tego było. Ale nie za dużo. Nie za dużo. Przydałoby się jednak... No, tylko tak, ja to źle zrobiłem. Ja chciałem najpierw to zrobić. Dopiero to. Kolejne. Opsia. Wiecie, zawsze lepiej mieć te struktury jako tako nawet. Niż potem nie mieć żadnych. Robimy stolarze i powinno się jako tako wybronić. Dobra.
I końcóweczka tu. No i dobra, kartka solarza jeszcze przy okazji, żeby była. No. Czego nie mamy? Drewna już nie ma? Ojej. Otwórz skrzynię niebieszkowca. Tego uważam, że drewno się tutaj, czy o drewno się nie trzeba bać. Op. Kapelek został, ale dobra. Róbmy trochę tych bieżyczek. O to nawet. Potrzeba i tak tylko i wyłącznie kamienia i drewna, więc sus. Możemy naćkać tego, ile wlezie. No. Przejdź, przejdź, przejdź. Bardzo skrzynki opróżnimy. Niech sobie już następną turkę szykują. Pod... Kurde, to coś pięknego. Coś pięknego. Myślę, że to sobie da radę, jeżeli chodzi o obronę. Mówisz, one jakoś nie strzelają ambitnie i szybko, ale powinny dać radę. Jeszcze tu. Jest taka większa przerwa. Walone tych wież, ojej. Fajnie, że tu żadnego limitu nie ma, jeżeli chodzi o obronność. Możemy ciekać, ile wlezie. Pewnie to więcej, bo ten starosz nam trochę koliduje. I chyba starczy. Drewno się skończyło. No i dobrze, i akurat. Chyba nie zdążę już zrobić żadnej wioski kolejnej, ale przynajmniej sobie wyjdziemy. Może przy okazji coś znajdziemy po kolei, po drodze. Jest nasza studnia główna. A właśnie, studnia. Nie robiłem jeszcze studni. To znajdźmy miejsce na studnię. Jak zwykle mieć. Nie ma. Jeżeli chodzi o teleportację, to ja bym sobie zrobił gdzieś może tutaj właśnie koło Creeper. W ogóle najlepiej, żeby te bazy były poogarniane właśnie obok tych siedlisk naszych mobów. To można, to by było najlepsze, co można by było zrobić, o tak. Kolejna skrzynia gdzieś tu jest. No tak, bo tutaj już jest siedliszcze. Ops. Borsuki. Zobaczcie, że bazy się różnią. Ty leczysz? On spawnuje. To jest jakiś summoner.
Gdzieś mi poznikały mowy. No właśnie, o was mówię. Ursuków brać nie chcę. Jaki w dół? Atakujcie z tej strony. I wy też atakujcie tam. Potwieram, co mam potwierać. Tylko finding znów nawalił. Jak zwykle się poblokowały. Dawaj go. Nie wiem, co się dzieje, serio. Au. Chcę borsuki uciekać. Wow, ty tam się nigdy nie ruszaj. Po prostu go nie trzeba bić nawet. Nie uwalniać. Czy jest jedna kopalnia złota? Właśnie, mi się złoto skończyło. Ciuch, ciuch. Słupka zaradników poszło w cholerę. Bardzo mnie to cieszy. Ale wy to z tej lawy to wyjdźcie, panowie. Zombie się pali. To on odwala, tego ja nie. Ale cóż, chyba zombie nie ma. No i co, znów na północ. Gdzieś tu bym sobie zrobił bazę. Bliżej creeperów jeszcze. O, jest węgielek. Wygląda na to, że twój wielki przyjaciel został w tyle. Nie martw się. Daj im trochę czasu, a spotkają się z tobą wszędzie tam, gdzie płyną wody źródła. Który przyjaciel został w tyle? Halo? Bo jednego golema nie ma. Jeje, jakieś chyba. Zaginął golem. Ej, dobra, zróbmy sobie bazę gdzieś tu. Widzę, że jest kolejny. Shiro, nie, nie! Co ty robisz, Shiro? O, zróbmy bazę sobie tutaj. Mogę tu? Ops. Zrobimy sobie jakieś małe zamurowania. Kurde, asa wybrałem miejsce. Niech mnie szlak trafi. Ale będę pchnął. Oj, będę klnął. Dobra. Tu wchodzimy do środka. Wiem, nie zrobiłem żadnej bramy. Doskonale o tym wiem.
Doskonale o tym wiem. F8, czyli możemy sobie teoretycznie usuwać to wszystko nawet. Jak teraz powysyłałem tam, gdzie nie trzeba. O, i golem wrócił. El golemiszcze wróciło. Byłeś stamtąd. Buraku cukrowy. Widzę, że tutaj się dziura zrobiła, nie wiem czemu. Dobra, może być. I teraz pytanie, czy my możemy się teleportować do tych miejsc? 36 minut odcinka, ej, to już trzeba kończyć. Możemy. Czyli nieźle. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra do nas, a my się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się. Hej, hej.